Przed Państwem kolejne ugrupowanie zbiórców to lecące informacje kryminalne w Krzysztofu z 7 Dywizjonu Lotniczego, wchodzącego w skład 25. Brygady Kawalerii Powietrznej Tomasz Mazowiecki. A przed nami na locie wyjątkowy pododdział przewodników 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Szanowni Państwo, wiemy, że zostały wyłączone do udziału w tym wynadzie przez lekarzy. Przed Państwem przyjmujemy 3.5. Brygady Kawalerii Powietrznej w gromadzie formacji Grodzie-Kulce, AWO 101, SAP 149. Przed Państwem orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego. Pod dowództwem podpułkownika Artura Czereszewskiego, kapelmistrza podporucznik Zofii, tambur majora, starszy rąbnik Tomasz Pieczka. Serdecznie dziękujemy za oprawę muzyczną. Wielkiej defilady. A przed Państwem dźwigowiec 17-33 bandrowy transportowego prowadzi informacje w gminie Paszmiłowce, Przed Państwem szkoduje w mieście 1433 Paragonistra Transportowego prowadzi w Chorwacji Kliwów 2000 6004 Artur 3 Sojusznicy Czerwonski. Przed Państwem, że 600 samolotów, które będą w tym roku, za 300 samolotów, za 400 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 samolotów, za
zachowanie projektu uchwania samolotu, zachowanie właściwości spodnych montażowych zbliżonych do samolotu podrzutowych, samolotu szkolenia pilotów wojskowych. Drugie to cztery samoloty N28 PDT GC Skytrack lecące w formacji ROM. Dwa samoloty wchodzące z ułatwią czwartego skrzydła lotnictwa szkolnego na NFU. Trzeciego skrzydła lotnictwa szkolnego są bardzo zasadne N28. Jedno samolotu wchodzące w ułatwią czwartego skrzydła lotnictwa szkolnego na NFU. Różnorodność wyposażenia umożliwia użytkowanie samolotu w wersjach m.in. pasażerskiej cargo, systemem mocowania ładunków pasażerskich, czy Kolejnym statkiem powietrznym będącym na wyposażeniu morskich sił powietrznych jest GAL G550, wykonujący lot do 200 turów. Samolot G550 jest przeznaczony do przewozu najwyższych szybowców w państwie. Na potrzeby polskich sił zbrojnych i wojennych egzemplarzy się przewidzi w i zbliża się już do nas 737-800 New Generation z pierwszej bazy lotnictwa transportowego w Warszawie w asyście dwóch myśliwców F-16 o 31 bazy lotnictwa taktycznego w Poznaniu. Łącznością w standardzie wojskowym oraz wojskowymi systemami nawigacji SATA i komunikacji CTF. Formacje klimy pojawiły się na niebie samoloty odrzutowe M346 Lilin, dwusilnikowe, miejscowe samoloty od 2016 roku osiągają prędkość przekraczającą 1000 km na godzinę i mają startową 9-minutowy służb zajmujący szkolenie lotniczego w tembilickiej szkole. Na co dzień służący w 21 bazie lotnictwa taktycznego w Świetlinie, służący od blisko 4 dekad w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Te myśliwsko obowe maszyny mogą zabrać do 4 lotów zbrojenia, zadaniami, to wsparcie jednostek rządowych, bombardowania lotnictwa. Wszystkie 29 bazy lotnictwa
I za chwilę będą Państwo mogli obserwować dwa EF-2000 Eurofighter Typhoon prowadzone przez F-16S-35 bazę lotnictwa taktycznego w Kosmiu. EF-2000 to dłuższy wykonywał się wiedzy zadania Nasze szczęście, że to jest prawa, więc nie ma wątpliwości, że to jest jeszcze raz. Też jest.